Witajcie w kolejnym nagraniu z serii prac narzędziami ręcznymi. Dzisiaj wykonamy wczepy na jaskółczy ogon, które już widzieliście w moim wykonaniu nieraz. Tutaj jakiś przykład. Będą to wczepy przelotowe, ale wykonamy coś ciekawszego niż takie standardowe. Wykonamy je dwukolorowo. Zapraszam na film. Co mam na myśli, mówiąc dwukolorowo? Tutaj mam przykład takich oto wczepów. To jest wykonane oczywiście wszystko z drewna, ale to jest wykonane na frezarce. To jest wykonane na szablonie lej. I coś takiego spróbujemy zrobić. Tutaj jest półkryte, a my zrobimy troszeczkę wersję może prostszą i będzie to wersja przelotowa. No ale wykonamy to ręcznie. Co będzie potrzebne? To wszystko, co tutaj jest, musicie mieć. Żartowałem. Oczywiście żartowałem, bo praktycznie potrzebne jest do tego dłuto, piła, grzbietnica, strug, nawet niekoniecznie. Można to zrobić jakimiś innymi narzędziami. I żeby było to efektowne, to oczywiście tak jak tutaj, jest to zrobione z dwóch gatunków drewna, różniące się kolorystycznie. Ja mam jakieś kawałki, odpady, jakiś gatunek mahoniowaty, sapeli i kawałek buku. I z takiego czegoś spróbujemy to wykonać. Po pierwsze, muszą być te trzy elementy razem równe, więc sobie to zaraz wyrównamy. To mogę uciąć, nie jest potrzebne takie długie. Jeśli mi coś przyjdzie do głowy w czasie pracy, to gdzieś wcisnę jakiś komentarz, a jeśli nie, to do zobaczenia już za parę minut. Ruszamy!
i podwójne, kolorowe wczepy przelotowe na jaskółczy ogon wykonane. Fajnie to wygląda, nie? Tutaj od czoła, gdzie te, znaczy nie od czoła, od czoła bóg jest tutaj, a z tej strony jest z boku, wtedy on mniej przyjął olej, mniej się przyciemnił i wygląda to naprawdę świetnie. Gdzie mam tutaj ten drugi kawałek? Tutaj macie wersję, że tak powiem, maszynową obok. One też są bardzo ciekawe i też to wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie. To będę musiał kiedyś wykonać, pokazać Wam, jak to się robi i o ile szybciej niż to, co robiłem ręcznie. Jeśli chodzi o, nie wiem, trudność wykonania, nie ma tutaj jakichś, nie wiem, bardzo skomplikowanych rzeczy, choć nie ukrywam, tutaj w jednym miejscu gdzieś mi niestety o jakieś pół milimetra może, nie będę przesadzał, nie? Ale trzeba cierpliwości, jak zawsze, precyzji, ostrych narzędzi. Czasami ta grubość ołówka jest już linią zbyt mało dokładną, więc dlatego używałem również tych noży takich do trasowania. Używałem dwóch, lewo i prawo stronnych, żeby jak najbardziej przyciskać się do tych czopów, kiedy trasowałem gniazda. Co jeszcze? Tak patrzę właśnie na cały ten zbiór narzędzi, które mam przed sobą. No, pomocne, jak nie wiem co, są te magnetyczne prowadniki. Oczywiście, jeśli ich nie macie, równie dobrze można zrobić sobie drewniany prowadnik, zakładać i prowadzić ostrze. A jeśli nawet Wam się nie chce tych drewnianych prowadników wykonać, to zawsze można to zrobić z ręki. Według mnie takie wczepy jak te, gdzie nie są idealnie, tam widać po prostu jakieś mikroskopijne wahnięcia wymiaru, że jeden różni się od drugiego, na pewno przez znawców będą na pewno bardziej docenione niż idealny kształt, taki obły jak ten, gdzie widać, że jest to zrobione maszynowo. Do kolekcji, nie? Zostawiam to sobie jako jakiś tam wzór kolejnej próby doskonalenia swoich jakichś umiejętności. I co? Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!